Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Quiet Outpost. Boże, wreszcie udało mi się powiedzieć bardzo przy przywitaniu poprawnie, bo za każdym razem robię po prostu takie bardzo serdecznie, zamiast powiedzieć bardzo serdecznie po prostu. Dzisiaj mi się udało. Próbuję to od jakiegoś czasu i... dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku... więc tak, może wiadomości. Widziałem jeden komentarz, jeden z was napisał na temat tego szkła, którym będę chciał otaczać bazę, że wolałby jednak Enderium szkło niż tamto niebieskie, ale ja myślę, że to niebieskie, czyli to konkretnie po prostu, ja myślę, że ono jest po prostu bardziej pasujące do tego modpacka, w szczególności tak kolorystycznie też. Ono jest takie biało, czy tam też przeźroczysto niebieskie, no i tak naprawdę większość kolorów, które tu mamy, to po prostu też białe, czy też przeźroczysty i niebieski. W sensie białe i przeźroczyste w tym przypadku akurat tak samo identyfikuje. A skoro to była tylko jedna osoba, no to wiecie, jakby było kilka osób, to by była presja, nie? Ale jak jest jedna osoba, no to trochę bardziej jak kłótnia, że po prostu... A, nie, nie przekonałeś mnie, nie zgadzam się po prostu, nie? W taki sposób, to nieważne, bo wiecie po prostu chyba o co chodzi, nie? Przed odcinkiem starałem się, w sensie... Jedyne co pamiętałem, że miałem zrobić, bo miałem zrobić jakieś tam rzeczy, mówiłem, że pod koniec odcinka. I jedyne co pamiętałem, żeby zrobić, to po pierwsze, żeby mieć endowe singularity, które już mam, ale tam też nie był praktycznie żaden problem. A po drugie, żeby zrobić te piece, żeby przepalały w końcu tam te rzeczy. Kurde, wiecie, kiedyś... Jak jeszcze były serie starsze, na przykład Fantastyczny Minecraft, za każdym razem sprawdzałem przed odcinkiem ostatni odcinek, końcówkę ostatniego odcinka, co tam mówiłem, że zrobię, jeżeli miałem coś do zrobienia. A dzisiaj już tego nie robię, kurde, no to nie jest takie łatwe. Ale Astral oczywiście przecież nic się nie zmieniło, więc nic ci nie broni, żebyś sprawdzał sobie dalej te odcinki, tak jak kiedyś to robiłeś, więc nie możesz... Dobra, ryj tam. Zrobiłem sobie elektryczne piece, tylko jest jeden problem. Możecie już go stąd usłyszeć, niestety. Krajobraz są troszeczkę inaczej wygląda. Zejdźmy sobie tutaj pod ziemię. No właśnie, jest tu dosyć głośno, jest tu naprawdę głośno. I będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, dopóki nie zainstaluję w każdym z tych pieców tam muffler, jakiś upgrade, czy tam mute upgrade, coś takiego. Są, w mechanizmie jest ulepszenie do maszyn, żeby je po prostu wyciszyć. Będę musiał zainstalować każdemu, ale to zajmę się tym może w przyszłym odcinku. Jeżeli to będzie łatwe, wystarczająco łatwe do zrobienia, no jak będzie trudne do zrobienia, to po prostu będziemy musieli się chwilę przemęczyć. W każdym razie mamy te wszystkie surowce, które miały swoje chunki, to teraz są przetapiane na sztabki. Tutaj większość surowców z tej strony, poza tymi czterema, tutaj mamy gravel, piasek i dust i jeszcze klej, a po tej stronie był to tylko kobalt, więc tylko kobalt tutaj jest. Niestety umieściłem kabel z tyłu i też musiałem się tutaj jakoś przekopać i to wszystko poustawiać, więc no tam, gdzie nie ma niestety pieców, widać dziurę i widać ten kabel. Mam nadzieję, że to tylko dobrze będzie działało, bo ja tutaj patrzyłem, że były problemy, w sensie, że stąd zabierało energię normalnie, w sensie teraz się w ogóle zamieniło, ale wcześniej stąd zabierało energię normalnie, a stąd nie brało w ogóle energii. I teraz jest taki problem, że piec ten jeden zużywa 320 FE, znaczy 20 FE na tick, a jest ich 16, to jest 320 FE na tick. Jeden taki generator generuje 250 FE na tick z Uranium Quantum Singularity, więc musiałem wstawić dwa i nie wiem, czy one się dobrze łączą wystarczająco, bo z tego cały czas energia spada. No nic, to w każdym razie mamy tak naprawdę większość surowców teraz, nieskończoność ich po prostu. Ja nie będę chyba przyspieszał tych pieców ani ich ulepszał, bo to zwiększyłoby oczywiście prędkość, z jaką mamy te surowce generowane, ale czy my będziemy wykorzystywali tak dużo tych surowców, że będziemy musieli aż dużo szybciej je produkować. Tak samo jak z lawą, no nie, w sumie nie, ale tak naprawdę jesteś w stanie zrobić sobie już Ultimate Singularity, ponieważ ten crafting jest naprawdę prosty do skraftowania. Tutaj mamy tylko trochę szmaragdów i diamentów, no i złota i żelaza, to nie jest dużo, a te komponenty kraftujemy w taki sposób. Tu też jest Quantum Collapser, też ma tylko te katalisty i komponenty i tutaj jakiś Black Iron Frame, a te komponenty kraftujemy z, czekajcie, na przykład Ultimate Catalyst, Ultimate Component, to kraftujemy z Emeralda, Luminescence, co tam się robi z Redstone'a, Glowstone'a i Gunpowdera, a to jest po prostu czarne żelazo, które barwnikiem nakładamy, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić Ultimate Singularity. Nie będzie z tym żadnego problemu, tylko że no, następne rzeczy, które z nich będziemy robili, no troszkę gorzej już. Dobra, chodźmy stamtąd w końcu.
Pójdźmy sobie teraz. Ja mam tutaj te rzeczy z mechanizmu wszystkie odłożone tutaj, a przynajmniej te, które miałem w ekwipunku, bo musiałem trochę tych posortować, tych, w sensie powywalać, szczerze mówiąc, drawerów i rzeczy z drawerów. Ja bym chciał zjeść coś. Ruko, będę musiał ugotować. Dwie ryby mi tylko zostają. Ja myślę, że to jest 9 liczba, to jest liczba 2. No mam jeszcze zapasowe jedzonko, gdzieś tutaj miałem ugotowanych robaków 11, właśnie tutaj dokładnie. No jeszcze jest kebab, jest, więc to tam na spokojnie. No, ale chcę mieć przy sobie to jedzonko, a nie chcę sobie też jednocześnie zawalać ekwipunku. No to co, możemy chyba zacząć od tego, żeby endstone'a przesiać, ale chcę sprawdzić endstone, czy crushed endstone, tak? Compressed, crushed endstone. Czy na netherretowej siatce jest większa szansa? 2%, 1%, oj, dużo jest większa szansa na netherretowej siatce. No to zdecydowanie najpierw będziemy chcieli netherretowe siatki zrobić, tylko do tego będziemy potrzebować 25 netherite'u, to jest skrapu, netherite skrapu, to jest aż 100. Mam tylko 64, więc będę musiał powielić go poprzez zdobycie 64 obsydianu, skraftowanie, znowu włożenie do Enrichment Chamber, tak dalej, tak dalej. Co się dzieje? Czemu tu nie ma... O, chyba... Aha, może było. A, to się chyba po prostu zbugowało. Dobra, zrobię sobie 64. No i tam... No nie wiem, czy sobie nie powielić, w sensie, że dwa razy, że aż dwa staki czy nie wziąć. Zobaczmy, czy mam wystarczająco lawy. Kiedy? No bo tu będę... Ta, będę miał wystarczająco lawy, dobra. Czy najgorsze w tych piecach jest to, że jest słychać przez ziemię, bo tam nie mamy wcale głęboko tej dziury. Ona jest dosłownie kilka bloczków pod ziemią. I je głośno słychać. Ja sobie sprawdzę. Mam mechanizm. I czekajcie, gdzie tu są ulepszenia? Muffling upgrade. O, od razu je zobaczyłem. Akurat szczęście miałem. Jakie to... To jest proste do zrobienia. Tylko stali będę potrzebował. Stali mi troszkę brakuje. Ale to... O, dobra, to na następny odcinek będę miał ogarnięte wszystkie te piece ściszone. Tyle, ile się daje, jeżeli można wiele włożyć, trzeba wiele włożyć, na przykład to też sobie z tym wtedy w taki sposób poradzimy. Dobra, tutaj mam powielany ten netherite i teraz, będę musiał, kurde, będę musiał jeszcze raz powielić, dobra, to nie będzie problemu z tym raczej. Dobra, ja bym wziął te 64 netherite scrapu i ja bym je schował. Tutaj, żeby po prostu były bezpieczne w miarę, będziemy je potem jeszcze powielali, ale tu mamy nasze tutaj wystarczające zdecydowanie. No i teraz mam też 100 złota i teraz robimy sobie najpierw 16 sztabek, a potem jeszcze 9. Idealnie, pięknie, mamy 25 sztabek netherite'u. Ja wiem, że tam jest gdzieś sztabka netherite'u. Nie, dobrze chyba. Jedna, czy tam... O, trzy są nawet, ale to tam... No, to już jest mało ważne, szczerze mówiąc. Dobra, wymieniamy teraz 100 i zaraz wymienimy sobie młotkiem, przymłotkujemy. No nie wiem, tak z 8 staków, szczerze mówiąc, myślę, że wystarczy, żeby zdobyć... No bo ja chcę po prostu wykonać tego questa, tego jednego questa, jedynego chyba, który nam w ogóle został. Tak, to jest jedyny quest, który został nam tutaj w całym tym drzewku Getting Things Done, więc będziemy mieli kolejne drzewko w pełni, ukończone, więc fajnie. No to ja myślę, że z 8 stacków, ja myślę, że jeden stack wystarczy akurat endstone'a, bo tam było 2%, 1%, 0,5% i tam jeszcze jakiś procent jednocześnie, czyli jednocześnie mamy 3,5% na to, żeby z jednego endstone'a nam wypadł Enderpearl, żeby nam wypadło. Teraz pomnóżcie to przez 25, ja wiem, że tego się tak tam w sumie nie liczy, no ale to jest co najmniej z każdym przesianiem jakieś 50% szansy na to, że stanie się, że wypadnie nam perła, więc tam zbędziemy myślę, że kilkanaście pereł dzisiaj. No i mamy... O Jezus, co to był za dźwięk dziwny? Jakiś dziwny bardzo. No i mamy piękne, super. Mamy netherite'owe siatki. Wyglądają trochę podobnie do żelaznych, ale widać zdecydowanie, że są dużo bardziej czarne. No, jak to się prezentuje. Fancy! Teraz pora na... O nie, ja tu zawsze... O nie, ja tam zawsze rozkraszałem rzeczy, a teraz nie mogę tam iść, bo są te piece głupie, najgorzej. Ja zrobiłem to dosłownie chwilkę temu. Te piece, więc jeszcze się nie, w ogóle nawet nie zdążyłem przyzwyczaić, no i się prawdopodobnie przyzwyczaję, w szczególności, że je szybko usunę. Dobra, bierzemy naszego wanda. Właśnie, miałem wam wczoraj powiedzieć o jakiejś rzeczy, która mi się przydarzyła też przedwczoraj. Przedwczoraj był jakiś super szczęśliwy dzień, bo to już jest trzecia rzecz, która jest dla mnie jakaś świetna i się przydarzyła właśnie tego dnia. Nie wiem, może to jakiś po prostu szczęśliwy dzień był. W każdym razie, wyszła sobie jakaś tam piosenka, której słuchałem. I napisałem, że komentarz napisałem na YouTubie oczywiście, wiadomo, że super jest ta piosenka, kocham ją i coś tam, nie? Jakoś tam to sformułowałem sensownie, po angielsku oczywiście.
I po jakimś czasie od tego, kiedy ta piosenka wyszła, to chyba było 9 albo 10 dni, czekajcie, gdzieś, o tam zostało, dwa stony zostały. Twórca, artysta, przynajmniej jeden z nich, bo to były dwie osoby, to zrobiły, odpisał mi i powiedział, hej, cieszę się, że to lubisz. I wiecie, to jest takie wyróżnienie troszeczkę, bo to nie jest jakieś tam, wiecie, o, poszedłem do kogoś, kto ma 50 wyświetleń i tam, kurde, wiecie, nie? No, możecie, wiecie, w sensie możecie przyjść do mnie i ja wam dam zawsze serduszko na przykład, bo tak robię po prostu, nie? W ogóle już otrzymaliśmy enderperłę i w ogóle ze staka wypada nam 3 enderperły, no to tak jak w sumie przewidywałem tak trochę, nie? Możecie, wiecie, przyjść do mnie i dostać na przykład serduszko, nie? I się pochwalicie, hej, youtuber dał mi serduszko, komuś się tak pochwalicie, nie? Nie musicie zdradzać, że wiecie, tam ma po 10 wyświetleń na film i każdemu daje serduszko. Bo dla mnie serduszka to są po prostu, że pokazuję wam, przeczytałem dany komentarz, jeżeli na niego nie odpisałem po prostu. Więc jeżeli nie macie zaserduszkowanego komentarza, a był on, no czy nie był obraźliwy, albo że nie był jakiś po prostu nieodpowiedni po prostu, nie? To znaczy na 99%, że przypadkiem go po prostu nie zauważyłem. Tak przynajmniej serduszka póki co działają na moim kanale, tak one funkcjonują. No, to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Będę musiał sobie to wpisać tam na listę osiągnięć moich życiowych, jakieś tam do CV sobie to wpiszę, nie? Tam wiadomo, że tam zjedzona łyżka kakao w proszku. Nie śmiejcie się. I powiedziałbym wam, sami spróbujcie, zanim zaczniecie śpiać, ale nigdy, nigdy tego nie próbujcie w życiu, nieważne co. Tam, wiecie, 1000 subskrypcji osiągnięte, no, okej, okay. Prawie, dążymy do tego, okej, okay. No i będzie tam. Piosenkarz odpisał mi na mój komentarz, też będzie w CV napisane. Właśnie, ta piosenka chyba dzisiaj ma już 500 000 wyświetleń. Wyszła 3 tygodnie temu chyba, czy 4, coś takiego. Więc wiecie, to nie są przelewki. Co z tego, że on odpisał każdemu, kto tam był w komentarzach, każdemu, kogo zauważył. Co z tego? Ważne, że liczy się, okej? Okay? Liczy się. No i tam jeszcze pozostaną do odhaczenia, no chyba tylko 1 000 000 subów, nie? Zostaje do odhaczenia na mojej liście rzeczy do osiągnięcia. To mamy nasze enderperły, po prostu. Mamy pozostałe netherite scrap, 8 odłożę chyba tu. No i co, mamy netherite'owe siatki. Co my jeszcze chcieliśmy coś mieć z netherite'u? Ja nie pamiętam, co tam chciałem mieć z netherite'u, ale wydaje mi się, że zbrojka chyba jest lepsza, netherite'owa. Poczekajcie, netherite, sprawdźmy sobie po prostu. Ja wiem, że piec chciałem na pewno netherite'owe, ale do tego potrzeba trochę netherite'u, więc ja sobie jeszcze poczekam, może. No, jest taka lepsza, ale tak ledwo. O nie, gorsza jest. O, aha, łatwo, dobra, bo ma o 3 zbrojki mniej. Ma łącznie o 1 armor toughness więcej, ale 3 zbrojki to jest dużo, dużo lepsze niż, wiecie, 1 armor toughness. Co jest? Divinity Netherite. I know? Divinity Netherite Emmet? Czy to jest? Nie, to nie jest to, co my w ostatnią modyfikacji tej z mobami, nie, to jest coś kompletnie innego. A co to jest? To pewnie wypada z jakiegoś moba. Piglin Expansion, może możemy wytradować to w netherze. Ale zanim my się udamy do netheru na tej parce modów, o, jeszcze minie dużo, spokojnie. Dobra, mamy ten pierwszy rozdział o jakimś magazynie. No to myślę, że robiliśmy już chyba kiedyś Applied Energy Sticks 2. Wydaje mi się, że robiliśmy go na fantastycznym Minecrafcie, więc polecam wam obejrzeć tę serię, jeżeli jesteście zainteresowani, jak działa. W sensie ja wam pokażę też, jak działa to tutaj, ale chyba wszyscy wiemy, a mówię tylko, że jeżeli nie wiemy, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli nie wiecie, to możecie tam pójść wtedy, bo my chyba wszyscy wiemy, że po prostu jak to działa wszystko. 5 żelaznych sztabek potrzebuję. Nie miałem 5 żelaznych sztabek we ekwipunku jeszcze? Aha, ja dopiero odkliknąłem tego questa, czyli od czasu, kiedy odkliknąłem tego questa, no nie miałem rzeczywiście. Dobra, 2 sticky pistony, to też bym się zdziwił na temat tych pistonów, bo przecież zrobiłem sobie 8 sticky pistonów do smelterii, więc byłoby też dziwne. O Jezu, dobra, to ja teraz potrzebuję tak, drewno mam, cobblestone, gdzieś tu był cobblestone, wsadziłem pół staka, gdzieś tu wsadzałem pół staka, może go już wywaliłem? Kurde, pewnie go wywaliłem. Dobra, to będzie 8, tak, 6 drewna, 2 redstone, 2 żelaza.
7 żelaza łącznie, okej, dobra, to chodźmy po 2 redstone'y, 8 cobblestone'a i żelaza będzie 7, dobra, mamy 5 iron inots. Przydałby się tu crafting, bardzo mocno przydałby się tu crafting i muszę porobić sobie kilka craftingów i powstawiać je po prostu w jakieś miejsca w bazie, takie gdzie to by się po prostu było przydatne. Dobra, co musieliśmy skraftować? Sticky piston, ale nie mam tego, slime ball, zapomniałem o tym, pewnie mam gdzieś tam w tym, w jakiejś skrzynce, bo pamiętam, że jakoś robiłem slime ball, ale już nie pamiętam jak. Jak ja to zrobiłem? Chyba... Czekajcie, green slime block, chyba to zrobiłem. A jak? Casting basin? A, w taki sposób. Witch water dałem bone meal do witch watera i w taki sposób robimy block slime, jeżeli byście się zastanawiali. Jeżeli macie paczkę tego typu, że robimy surowce z niczego, nie? Jeżeli macie tego typu paczkę i na przykład zastanawiacie się nad jednym surowcem i nie wiecie jak go zrobić, bo nie ma jakoś nigdzie opisane w jej ani w ogóle, nie? To warto zawsze sprawdzić, czy nie jesteśmy w stanie zrobić całego bloku tego surowca. Bo na przykład tak jak w przypadku tutaj slajmu, mamy, że nie jesteśmy w stanie zrobić sobie po prostu slime ball, jesteśmy w stanie przesiać, ale to musimy skraftować ze slajmu, a slajmu też nie jesteśmy w stanie, no musielibyśmy mieć zwykłego slajma, nie? Ale samej kulki nie jesteśmy w stanie zrobić w żaden sposób, przynajmniej na naszym obecnym poziomie, tak? W ogóle chyba nie jesteśmy w stanie zrobić zwykłej kulki. No i teraz się zastanawiacie, jak ja to teraz zrobię? Jak ja zrobię kulkę slime ballową? No właśnie, kulki nie zrobicie, ale możecie zrobić blok tej kulki. Właśnie tutaj w taki sposób, jest to jedyny sposób, jaki jesteście w stanie to zrobić z surowców, które macie dostępne na tej paczce na przykład. Więc ważne jest, żeby patrzeć właśnie w taki sposób na to. I teraz tak, Flux Crystal i Pure Flux Crystal. Nie pamiętam jak to się robiło. A, Flux Seed, oczywiście, oczywiście. Flux, Dust i Sand. Oczywiście, oczywiście. A Flux Crystal, jak to robimy? Charge Certus Quartz, okej. Okay. Ciekawe jak mam zrobić Charge Certus Quartz. Jest ten, chyba jakaś ładowarka, nie? Poczekajcie, mapa Applied Energy Sticks. Ale ta ładowarka była mega słaba, bo ona miała jeden, mogła jeden wziąć naraz tylko kwarc. Czekaj, ale to ja muszę Fluix. What? Jak mam to zrobić? Jak? Musi być inny sposób w takim razie. Z Crash Skystone'a mogę dostać Charge Certus Quartz Crystal. Świetnie, to bardzo dobrze, bo Crash Skystone jestem ze Skystone'a w stanie zdobyć i... O, idealnie, Enrichment Chamber, akurat Skystone Dust. To ile mamy, czekajcie, Enriching Factory mamy, 9 stacków jestem w stanie tutaj wstawić. To ja wstawię tutaj od razu 9 stacków tego, mam pełną skrzynkę tego, akurat tego leci mnóstwo tam z tych... z przesiewania, więc będziemy mieli tego naprawdę dużo. No i jak będę miał stack jakiś, to sobie to już pójdziemy przekraszować i zobaczymy, co nam z tego wypadnie. Mam nadzieję, że tam był Netherite Mesh. Był to Netherite Mesh? Poczekajcie, gdzie to był? Charge Certus Quartz, Diamond, Emerald, Netherite. I mamy co? Jakąś większą szansę na coś? A na co? Na te nasionka mamy dużo większą szansę. Nie, to na to patrzyłem, nasionko. Ale mamy jednak większą szansę na te nasionka wszystkiego rodzaju. Te trzy nasionka. Okej, okay, to fajnie. Nie no, jeju, to jest dużo gorszy sposób na robienie Skystone'a. To jest tragiczny sposób na robienie Skystone'a. Czemu ja w ogóle miałbym robić w taki sposób Skystone'a? Nie mam zielonego pojęcia. No nie, tutaj są... O nie, najgorzej teraz. Będę musiał wyciszyć na następny odcinek te maszyny. Będę musiał, bo się nie obejdzie inaczej bez tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest najbardziej optymalny kształt. W sumie nie musi być w ogóle optymalny kształt, bo my przecież... No tak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, dobrze, dobrze. Chcemy mieć stack tego i pójdźmy sobie to od razu przesiać w takim razie. W ogóle słychać stąd te maszyny? Nie, nie słychać z miejsca, gdzie przesiewamy. To super, naszych sheet. Okej, okay. Dużo nam tego wypadło, to super tak naprawdę, szczerze mówiąc. Dobra, ale to czy my potrzebujemy, czekajcie, bo mam te Fluix Seedy, nie? Ile ja ich mam? 6, tak mam ich łącznie, okej. Okay. Ja mam, dobra, mam 10 Charge Certus Quartzu, 1,5 staka zwykłego Certus Quartzu,
półtora staka nasion zwykłego cerdu z kwarcu i ponad stak nasion zwykłego nether kwarcu. Z dustu, tak, wypada nam również zwykły cerdu z kwarcu i nether kwarcu, więc o to akurat martwić się nie muszę. Fluix seed na pewno nam się przyda, bo potrzebujemy mieć i fluix krystal, tak? Aha, jeden lub drugi, dobra, to nie będzie żadnego prawdopodobnie problemu. Dobra. Jeden Charcetus Quartz, jeden Nether Quartz i jeden Redstone, żeby mieć dwa Fluix Krystale. To ja wrzucę od razu te 10 Charcetus Quartzów, 10 Nether Quartzów. No właśnie te 10 Nether Quartzów to będę musiał sobie przepalić, niestety. Dobra, przepalimy sobie zaraz. Dobra, niech to od razu pójdzie się przepala. Widzicie co? Zrobimy sobie 5, bo może jeszcze mi się przyda ten Charcetus Quartz, nie? Oczywiście, dobra, zabierzmy ryby. Super, mamy jedzonko teraz. I teraz tak, redstone na 5. To też mógłbym wrzucić od razu. A to chyba mogę od razu wrzucić, nie? To jak to się... O! Nie muszę wcale wrzucać do wody, mogę to w taki sposób rozrosnąć. O, ale genialnie. Enrichment Chamber, świetna... świetna integracja z modyfikacją Applied Energy Sticks 2, ułatwiająca mi dużo roboty. Dobra, nie mogę tego odłożyć teraz. Najgorzej, mam o jeden są więcej niż powinien. No dobra, już tam trudno. No cóż z tego. Dobra. Fuck. Ja przytupiłem to na silikon. O nie, jak ja mogę? Pewnie Enrichment Chamber, oczywiście, że Enrichment Chamber musi to zrobić. Świetna integracja, super, ale ja mam zajęty właśnie Enrichment Chamber, więc fajnie by było, jakby można było zwolnić to Enrichment Chamber. Zabiorę, jak się skończy. Dobra, zabieram to całe. No, niestety troszeczkę problematyczne, kiedy mamy sortowanie automatyczne. Teraz tak, na początek od razu niech to się stanie, a po drugie, no to to wtedy tak, to i to będziemy wrzucali razem do wody, tak? Dobra, dajcie nam je 6 piór, fluix, krystali i już jesteśmy w stanie zrobić tego questa. Inscriber, po prostu możemy skartować Inscriber, okej. Okay. Inscriber, dobra. No i teraz te 4 rzeczy, jak się je robi teraz? No, super. Pokaż, Quantum Transmuting, okej. Okej. Czy Inscribing też? Inscriber. No właśnie w meteorytach się normalnie tego szuka, co jest super wkurzające, nie? Ale tutaj nie ma niestety meteorytów, więc będziemy musieli tam z jakichś tam diamentowych bloków i jakichś innych rzeczy tam craftować. Widziałem przed chwilą, dobra, wrzućmy do wody to i to, tak, dobra. Niech się robi, tak? O, super, 10 fluix krystali mamy i 5 pure fluix krystali, bardzo przydatne rzeczy to będą dla nas. Czy my będziemy przekształcali nasz dysk? Bo tutaj jest napisane, że możemy utracić rzeczy, które mamy w naszym systemie ME, jeżeli jakieś jeszcze posiadamy po tym questie, więc zastanawiam się, czy ten dysk będziemy rzeczywiście przekształcali? Nie wiem. Brzmi dosyć dziwnie, ale co mi teraz każe zrobić modyfikację? To zdobyć bloczek. Jeden bloczek żelaza, jeden bloczek złota, jeden bloczek diamentów, które są chyba w drugiej stronie, tak, oczywiście. I jeden bloczek certus kwarcu, który zaraz sobie zrobimy, bo certus kwarc mamy w ekwipunku, ale by tu się przydał crafting. Kurde, muszę sobie zrobić też na następny odcinek, który crafting, dobra, zapamiętać. Na następny odcinek, crafting i wyciszyć maszynę. Oczywiście to są przeszkadzające rzeczy, więc akurat te zapamiętam wyjątkowo. Myślę, że jestem pewien. Tylko na następny odcinek, dobra, tam na następny odcinek, to jest we wtorek dopiero, kurde, dobra, to łatwo tam. Dobra, mamy te 4 4, tak? Okej. Dobra, mamy te questy to kwarcowy miał być blok. Dobra, blok kwarcu. Jezu, no to ja muszę teraz... O Boże, dawaj, wyciągaj to z powrotem. Dawaj mi to. I... mogę to tu wrzucić, żeby się kwarc robił? Dobra, niech się tutaj kwarc robi w takim razie. Będziemy mieli akurat idealnie 9 stąd, super. Tu jest 9 slotów, więc będziemy mieli 9, żeby zrobić sobie... Okej, i ta... Kurde, to przestań, to nie rób... O Jezu, ale też problemy robią ciągle, co chwilę. Widzicie, jaki problematyczny jest ten mod? Dobra, tym razem to nie wina moda, okej? Ale gdyby nie był tak pokomplikowany, to tego by nie było, żeby było jasne. To chciałbym tak tylko poinformować wszystkich. Dziękuję za wysłuchanie, bo to... mam rację, pozdrawiam. O, teraz mamy 9, a i tak potrzebujemy 4 tylko. Dobra, weźmy sobie, wywalmy... ten jeden redstone. I teraz tak, skończyliśmy to, zaznaczmy sobie to, no i zobaczymy, co modyfikacja będzie od nas chciała, bo nie chcę od razu robić tych procesorów, tylko każe nam najpierw zrobić ME Crafting Terminal, a potem nam każe robić ME Drive.
Już zastanawiam się, jak ja mam to zrobić, czy jestem w stanie jakkolwiek to zrobić. Inscriber Engineering Press. No i jak ja mam to teraz zrobić? Engineering Processor. No i skąd ja mam to? Wszystko jasne. Wszystko jasne. Będziemy musieli wziąć części naszego ME systemu. O, i je zrecyklingować, czyli usunąć, rozwalić na kawałki. Okej. Dobra, to co potrzebujemy? ME Drive na pewno musimy rozwalić w Molecular Recyclingu, żeby dostać Engineering Processor i może dostajemy jeszcze jakieś FluX ME kable, więc super. ME Crafting Terminal rozwalamy tak, że dostajemy z tego Calculation Processor i zwykły terminal, super. Czy to możemy rozwalić w jakiś sposób? Nie, to nie jest bezużyteczne. To tak samo, Energy Cell również, nie możemy tego w żaden sposób rozwalić, więc chyba tylko te dwie rzeczy musimy rozwalić. Czyli teraz już rozumiem, mamy rozwalić te dwie rzeczy. Dlatego każe nam wziąć jakby do ręki te rzeczy i potem musimy je odtworzyć ponownie. Dlatego mamy dwa razy do zrobienia to i to. Okej, dobra, rozumiem. Czy my musimy to zrobić? A nie, musimy po prostu rozwalić, tak? Dostać ten procesor i dostać ten procesor. Mamy na całe szczęście szansę na dostanie każdego z tych rzeczy stuprocentową, więc no to głupio by było trochę, jak nie byłaby stuprocentowa szansa, nie? Bo załóżmy, że komuś się trafi, że akurat się nie zrecyklinguje, no i wiecie, paczka byłaby skończona. Ktoś by musiał od nowa zaczynać, gdyby nie chciał po prostu użyć cheatów, żeby sobie to naprawić, nie? Więc... to by było po prostu takie... to by było niezręczne dla autora moda po prostu, nie? Modpacka raczej. Dobra, mamy nasz procesor i terminal i jest noc, tak też myślałem i się wszystko porespiło. O Boże. Jak się wszystko respi, ostatnio przynajmniej, to ja po prostu idę. Co ty masz na sobie, zombiaku? Jakąś zbrojkę ma? Ciekawe jaką. Zastanawiam się. Co to? Mechanizm brąz, tak? Mechanizm brąz armor, tak? Czy mi się wydaje? Bronze chestplate, mechanizm tools, oczywiście, że tak. Ale tam jest coś, tam jest chyba jakiś zombiak. Normalnie po prostu odbiegam sobie od bazy i czekam, aż się wszystko derespi. Odbiegam tak, żeby mam bazy nie widzieć, ale nie będę chyba odbiegał tak daleko tym razem. No bo tam jest jeden creeper tam daleko, którego nie spotkamy. Drugi creeper jest tam i obok tamtego creeper jest pająk i to wszystko, co pozostało tak naprawdę. Bo na mapce właśnie nie widzę nic więcej, nic innego. Więc ta, to jedyne rzeczy chyba, które zostały. Dobra, chodźmy sobie. I teraz tak, mamy te procesory, czyli co, jesteśmy w stanie teraz zrobić te rzeczy, które musimy zrobić, tak? Sprawdźmy sobie. Engineering Press, tak? I Calculation Press. Pewnie to możemy też rozwalić sobie na złoty procesor. Tak, możemy na złoty procesor sobie rozwalić, więc złoty procesor też będzie nam potrzebny. No i teraz tak, od razu możemy tutaj włożyć, tutaj. Quantum Transmutation Chamber, to robi nam jeden z presów, tak, chyba? Calculation, tak, mamy calculation zrobić, tak, Recreated Calculation Press, tak, zgadza się. Co to jest takiego? Annihilation Core, o, to ciekawe, mają, kory mają chyba nowe teksturki w takim razie, Annihilation Core w każdym razie ma na pewno. Co się z tym stało? A, oczywiście. Tutaj to mamy. Teraz tak, to z diamentową łączymy i to jeszcze połączymy ze złotą. Ja zapomniałem, że tutaj się rzeczy wrzucają, to weźmy, zwolnijmy jakby tę część. Niech się tutaj wrzucają rzeczy, które mają się tutaj wrzucać. No i będziemy mieli jeszcze złote, czyli co, engineering to jest teraz i będziemy jeszcze mieli logic. A silicon? Silicon to... a, silicon, okej, okay, silicon nie jest... calculation na przykład mają z pure sercu z kwarcem i po prostu w taki sposób to łączymy z blokiem kwarcu. Dobra, to nie problem w takim razie. Łączymy to i dobra, chodźmy od razu do tego inscribera wtedy, weźmy te calculation i na przykład... co miało być? Na przykład pure nether może być? Nie może być. A fluix crystal zwykły? Nie. Musiałby być pure sercu z kwarca, kurczę. Co tu mamy? Nether Quartz? Jesteśmy w stanie zwykły Nether Quartz wstawić? Nie, dobra. Pomyślmy. Złoto pewnie jestem w stanie tutaj wstawić, albo diamenty. Gdzieś tu na pewno to jest. O, dobra, będę musiał pójść na dół. Teraz spróbujemy diamenta sobie w takim razie wziąć i zrobić to z diamentem. No tak, silikonu też będę troszeczkę potrzebował. Silikonu akurat używają obydwie modyfikacje. Refined Storage i Applied Logistics 2, więc robienie sobie silikonu akurat nie jest problemem. Dobra, tu się po prostu coś popsuło. Halo, proszę mi pokazać, jak to się kraftuje w tym momencie. Aha, jestem w stanie tylko i wyłącznie z pure Certus Quartz. O Boże. Dobra, Enrichment Chamber. Certus Quartz Seed. Enrichment Chamber. Niech będzie w takim razie. Okej, dobra, bo ja po prostu potrzebuję Engineering Press, żeby
No teraz się dopiero zrobi diamentowy procesorek na przykład, nie? I teraz, bo tu pewnie się już zrobiło, tak, zrobiło się, możemy po prostu wsadzić to z kwarcowym. Więc super. I to będzie chyba nasza... Nie, będziemy jeszcze printed logic i calculation circuit musimy zrobić, czyli potrzebuję jeszcze złoto i... no ten tam pure certus quartz, tak, ten, który się tam teraz robi, dobra, weźmy sobie jedno. I teraz to jest ten trzeci, tak, czyli... nie, to był engineering teraz był, tak, tu, tak. Logic to jest ten złoty. Dlaczego mnie nie wziął sztabki złota? A, Boże, dlaczego? Ja to głupie jest. Weźmy sobie dwie, oczywiście, jak zwykle. Coś musiało nie wyjść, oczywiście, że tak. Mamy drugi rodzaj, trzeci rodzaj będzie z tego, no i czwarty rodzaj właśnie będzie z silikonu, który tu chyba wrzuciłem? Gdzie wrzuciłem ten silikon? Teraz to się już nie dowiemy, gdzie ten silikon jest. Niestety się już nie dowiemy tego. Dlatego pora po prostu zrobić sobie nowy, no to po prostu przepalamy kwarc w piecu, to dosłownie, dosłownie tyle jakby, no. Dobra, mamy to, calculation, dobra, i będziemy mieli te trzy podstawowe, potem będzie za to nagroda, za printed silicon i będzie trzeba zrobić te trzy procesory, czyli trzy redstone potrzebuję, każdy rodzaj tego i printed silicon, tak, oczywiście, chyba, tak, w taki sposób to działa. 1, 2, 3, tak, dokładnie tak. Okej. Okay. To jest też jedna z głupszych mechanik w tej modyfikacji, że możemy tylko i wyłącznie jedną rzecz wstawiać do inscribera. Ja pamiętam, że jakoś chyba to rozwiązałem, po prostu chyba hopper może wsadzać rzeczy do środka, nie? Ale no, dlaczego? Jaki jest tego powód? Że co, że po prostu odzwierciedlamy, że to, że w prawdziwym życiu też, jeżeli mamy inscriber, to jest... Co to jest? No maszyna do tego, do lutowania, tak, ze sobą komponentów elektronicznych, nie wiem jak to się po prostu nazywa, nie pamiętam tego nazwy, że co, że w prawdziwym życiu też może tylko jedną rzecz na nas robić. O Jezu, no już nie bądźmy tacy kurde małoskowi wobec Minecrafta, bo akurat Minecraft jest bardzo złym przykładem, żeby być realistycznym. Ale mnie wkurza, że często gry robią coś takiego w dzisiejszych czasach, że na przykład starają się być bardzo realistyczne nawet kosztem zabawy z gry. I to jest niesamowicie frustrujące, że... no bo dlaczego tak ma być, nie? Przecież... w grach nie chodzi o to, żeby odzwierciedlić rzeczywistość, bo mamy rzeczywistość od tego, żeby się sama po prostu odzwierciedlała. Znaczy, że nawet nie musi się nigdzie odzwierciedlać. A w grach są oczywiście dopuszczalne, a nawet nalegam na to, żeby były po prostu jakieś odskocznie od rzeczywistości, tak? Jakieś rzeczy, które w rzeczywistości nie miałyby normalnie miejsca, bo to jest gra komputerowa. To jest właśnie powód tego, żeby to się działo, przez to, że to jest gra komputerowa. Dobra, tutaj już są ostatnie etapy naszego robienia... Są jeszcze ostatnie etapy robienia naszego tutaj systemu z Applied Energy Six 2, no i to są też ostatnie jakby minuty, kiedy będziecie go widzieli, ponieważ po skończeniu jego wyrzucę go, natomiast go zutylizuję i po prostu zajmiemy się robieniem Refined Storage, ale Refined Storage niestety będziemy musieli zacząć już w następnym odcinku, ponieważ jest on już dosyć długi, prawdopodobnie ma jakieś 30 minut, nie wiem ile ma dokładnie, bo muszę w taki sposób raczej to zrobić. Teraz zrobimy Quartz Glass i teraz będziemy robili ME Terminal, czekajcie, Illuminated Panel, muszę zrobić coś takiego. Dwa glowstone, redstone i jedno żelazo, żelazo mam trochę i to dobrze bardzo, dobra, prześpimy się, bo żelazo będzie mi potem jeszcze troszeczkę potrzebne. Dwa glowstone. Mam dwa glowstone w ekwipunku nawet. Okej. Okay. I jeden redstone. Jeszcze tu był ten silikon. Okej, okay, dobra. Zabiorę go na przyszłość, bo ten sam silikon chyba może być wykorzystany w Refined Storage, tak mi się wydaje. Więc to nie powinien być problem. Dobra, weźmy sobie ten Illuminated Panel. Dobra, wykorzystaliśmy Quartz Glass. Teraz zamieniamy go na Bright Illuminated Panel, przynajmniej jeden z nich. I teraz z Bright Illuminated Panelu wraz z Annihilation Core'em, który mamy akurat na całe szczęście, Logic Procesorem i Formation Core'em, który też możemy zrobić, o ile będę miał Certus Quartz Crystal i Fluix Dust. Fluix Dust to sobie po prostu przekruszmy. A Certus Quartz, dobra, weźmy sobie już tam Pure, whatever tak naprawdę, nie ma to już znaczenia. No dawaj, Fluix Dust, bo ja chcę już skończyć ten system, chcę już skończyć odcinek. Czy to nie to, że tam, no po prostu chcę, wiecie,
już zakończyć to, mieć to z głowy. Damy Formation Core i też tych rzeczy, które nam pozostaną z tego, też już nigdy nie wykorzystamy. O, Logic Processor na to poszedł, kurde. Ajej, myślę, że mam już wszystko przygotowane, dobra. To będę musiał jeszcze, tak, Logic Press. Jeszcze jeden silikonowy, jeszcze jeden redstone, dobra. To chodźmy jeszcze sobie po redstone'a. Silikon tam mamy w ekwipunku, więc spoko, dobra, redstone'a też mamy. I teraz jeszcze tam jest, do ME Drive'a są nam potrzebne Fluix kable. Niestety trafił mi się tylko jeden Fluix kabel, więc będę musiał się zająć skraftowaniem nowego. To będę musiał zrobić tak, o i... No właśnie, po to mi jest szkło. W taki sposób robimy ten tam quartz coś tam, fiber, o dokładnie, czyli kwarcowy jakieś włókno, tak? Jakieś czy coś. I teraz Fluix krystale i mamy Fluix ME glass kable. Mamy ich 5 obecnie, potrzebujemy ich 2, więc super, bo mamy wszystkie, które są nam potrzebne. I teraz Logic procesor, tak? Logic procesor, dokładnie. Robimy sobie ten ME Terminal, questa, kończymy. Teraz jeszcze ten crafting, to do niego potrzebujemy procesor calculation i crafting table. Więc weźmy sobie crafting, skraftujmy. Teraz tak, myk, myk i myk. Kraftujemy ME Crafting Terminal, super. I jeszcze teraz ME Drive. O, dokładnie w taki sposób kraftujemy. Mamy obydwie rzeczy. I tak naprawdę, czekajcie, bo chyba jest jeszcze jakiś kontroler do tego potrzebny, nie? ME kontroler, ale my mamy coś takiego, nie? Gdzieś tam było, to nie jest w ogóle tu jeszcze gdzieś? Pamiętam, że gdzieś tam to było chyba. Może nie? Energy cell tu mamy oczywiście. ME kontroler, było coś takiego, nie? ME kontroler, no to jest ten blok, ja wiem, że ten blok istnieje, ale... Gdzie my go mamy? Nie jestem pewien. W każdym razie mamy zakończony ten rozdział i mamy odblokowany rozdział z Refined Storage. Mamy te podstawowe procesorki do zrobienia i procesor binding, więc tym zajmiemy się bezpośrednio w następnym odcinku. No i cóż, ja się póki co z wami żegnam, tylko że odejdźmy od tych... Mam tam pieców tak działających w taki sposób. Widzimy się jutro o 18 na przeglądzie modów. Przegląd modów. Okej, zobaczymy, co będzie na przeglądzie modów jutro, szczerze mówiąc, bo... No nie widzę tego za dobrze. No cóż, ja się póki co z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!